Jedyną pamiątką, jaka pozostała po wielkim czarnoksiężniku i nekromancie Janie Michale Twardowskim, jest tajemnicze zwierciadło przechowywane w niewielkim kościele na Podlasiu. Posłuchajmy zatem opowieści tego niezwykłego przedmiotu o dziejach mistrza Twardowskiego. Późnym majowym popołudniem roku pańskiego 1503 powracał do domu po wielomiesięcznej podróży szlachcic Mikołaj Twardowski z Miechowa. Bracich! Do ziemi! Stój, stój! Przewolco! Jest! No. Mów, co bierzesz? Bursztyn! Metalaj skóry! Bierz, co chcesz, ale puść na wolno! A złoto? Że jak pies. Nie idzie. Ratuj, kto żyw. Choćby nawet diabeł sam. Niebu, niech będą dzięki. Nie niebu się należą te słowa, jak mnie mam, lecz mnie. A któż ty jesteś? Ten, którego wzywałeś. Kusy! Niewiele ja wymagam, lecz jakaś wdzięczność chyba się należy. Czasy teraz ciężkie. Także i w piekle się nie przelewa. Nie. Wiesz to, diable, weź co chcesz, ale nie nastawaj na mnie. A po co się śpieszyć? Twoje konie zmęczone, woźnica uciekł, gospoda daleko. Chodź, odpoczniemy sobie przy tym ognisku. O Boże, przenajświętszy. Siarką pachnie. Lepsze to, niż prochu ze zbójeckiej rusznicy powąchać. Pietrek! A kopnij się po koniucha! Niech przygotuje co na ruszt. No mów wreszcie. Czego przecie chcesz ode mnie? Nie chcę cię odzierać. Dasz mi to, co w domu zastaniesz. Czego się nie spodziewasz, na co nie rachujesz. W ten sposób straty wielkiej nie poniesiesz. A mnie wynagrodzisz. A cóż to być może? A czy ja wiem? Mnie lada co wystarczy. Inkwizycja naciska. Zyski mamy marne. Co by tam przez te 8 miesięcy przybyć mogło?
tylko same kłopoty. Zgoda. Zgoda? Verbum. Verbum nobile debet esse stabile. Nie czekaj! Ty, koniuchu, już ci to nasz pan uszu natrze. Za tę twoją odwagę. Nie! Wybacz, wasze, że ci na postoju towarzyszyć nie będę. Ale na mnie już czas. Tedy ad infernos. A powiedz mi przynajmniej imię swoje, żebym wiedział, komu życie zawdzięczam. Jam jest Pursan, adiutant księcia. A zwoł mnie. Jak? Łowcą dusz! A wiecie, panie, co najbardziej osobliwym mi się wydaje? No? Że oblicza tych zbójców jakoś dziwnym trafem do złudzenia podobne były do twarzy naszego wybawcy. Głupiś, Pietrek. Pod słońce wszystkie koty jednakie. A drogi, patrz, a nie filozofuj. Przejazd dla papieskiego legata! Droga wolna dla waszmości. Jedźmy. Śpieszno mi do domu i do tego, co tam się zdarzyło. A dokąd to zdążacie, panie, z tymi płaczkami? Przed sąd Boży. Nie płaczki to są, lecz czarownice opętane przez szatana. Drogę. Bogu, żeście na chrzest zdążyli. Cicho, malutki, cicho. Tak. Biada mi. Joanne Michaele, ego te baptizo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Chrzest chłopca odbył się w spokoju. I mimo lęków i obaw ojca, mały Michał Twardowski chował się dobrze, bez chorób i nieprzewidzianych wydarzeń. Michał był dzieckiem lubianym i wesołym, lecz ponad zabawy z rówieśnikami przedkładał chwilę samotności i skupienia, koncentrując się na obserwacji nieba i ziemi. W wieku lat 15 znał się już dobrze na gwiazdach. Umiał biegle czytać i pisać po łacinie. Poznawał sekrety traw i sił leczniczych.
Cały swój majątek przeznaczyli więc rodzice na dalsze kształcenie syna. Ten zapis jest niepełny. Spójrz, zwróć uwagę. Brakuje przecież trzech wierszy. Już? Dzięki. Czołem, mości twardowski. No cóż, góra z górą się nie zejdzie, a diabeł z dłużnikiem zawsze. No nie przypominam sobie, abyśmy byli kiedyś kompanami. A jakże od kolebki, mości twardowski, od kolebki wnoszę z tego, iż ojciec nic, a nic o mnie nie prawił, a żal, oj, żal, bo niedługo staruszek ducha wyzionie. Czas mi do domu. Stende nobis, domine misericordiam tuam, propter nomen tuum. Ojcze. A przybyłeś w samą porę. Historia spisana na tym pergaminie dotyczy ciebie, a właściwie błędu, jaki popełniłem 18 lat temu. Odnajdziesz pustelnika Albertusa. O, on jeden może pomóc. Za grobl... Ojcze! Przebacz. Requiescat in pace. Kim jesteś, młody wilku? Jam jest Jan Michał Twardowski, syn Mikołaja. Szukam pustelnika Albertusa, którego ojciec polecił mi odnaleźć i prosić o pomoc i radę. A więc chcesz pójść do piekła i odebrać zapis ojcowski? No cóż... Możesz tego dokonać, ale wprzód musisz się wyspowiadać i przyjąć najświętszy sakrament. Później weźmiesz kropidło i wodę święconą i te oto relikwie. Kiedy wyjdziesz za Kraków i staniesz w kierunku Proszowic, rozbij zaklętą skorupę, a wypadnie z niej kula siarką i smołą pachnąca. Ona po ziemi się tocząc do piekła cię zaprowadzi. Ale pamiętaj, idąc do piekła w niczym nie możesz zgrzeszyć, bo cię szatan kusić będzie, aby wziąć moc nad tobą. Thank you.
jadło dla wszystkich. Czary. Złe moce. Zatrzymać go. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, Lato Titi. Hej, piękny wędrowcze, wejdź w nasze progi. Ugościmy cię, a jutro ruszysz w swoją drogę. Bodziesz niewdzięczniku. Czekaj ty, niedaleko zajdziesz. Zbójcy cię dopadną. Lubo wilki rozszarpią. Czoluz! Chemiczna fora. Tego Marcina.